Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Prawie, a w nim mój gość Łukasz Bączyk, doradca podatkowy w Crido. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Mamy nowy rok i wiele zmian w podatkach, między innymi dotyczących leasingu. Do tej pory było tak, że przedsiębiorcy woleli wziąć samochód w leasing niż kupować go na własność, bo kusiło ich korzyści podatkowe. Czy teraz po 1 stycznia nadal ten leasing jest atrakcyjny w porównaniu do kupowania auta na własność, czy już mniej? Można powiedzieć, że co do zasady jest jednak znacznie mniej atrakcyjny. Pamiętajmy, że ta zmiana, która teraz weszła od początku tego roku, jest pewną konsekwencją zmian, które były dokonane w roku 2014 na gruncie podatku VAT, prawda? Mm-hmm. Tam wtedy też wprowadzono ograniczenie. W pewnym sensie była to taka domniemana kara za wykorzystywanie samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej również dla celów prywatnych. Mm-hmm. To znaczy w pewien sposób ustawodawca powiedział dobrze, ja rozumiem, że również ty, przedsiębiorco, potrzebujesz tego samochodu wykorzystywać do celów prywatnych, ale w takim razie ja będę ci pozwalał na odliczenie 50% VAT-u, prawda? Od tego roku analogiczna zmiana dotknęła podatków dochodowych. Można wyróżnić w zasadzie takie dwa elementy. Pierwszym elementem jest element, który jest na plus dla przedsiębiorców, ponieważ została podniesiona kwota odpisów amortyzacyjnych, czyli osoba, która taki samochód nabywa na własność, może te odpisy amortyzacyjne rozpoznać do wyższej wysokości 150 tysięcy złotych. Do tej pory to była wartość 20 tysięcy euro, czyli znacznie mniej. To jest różnica. Tak jest. I ta pozytywna zmiana, tej zmianie również towarzyszy wzrost możliwości rozpoznawania w kosztach uzyskania przychodów składek na takie samochody. Również ten w odpowiednio takich samych proporcjach to został podniesiony limit. Więc w pewnym sensie pewni przedsiębiorcy mogą nawet na tym skorzystać. Natomiast większość, tak jak pani redaktor wie, jednak większość osób działających, zajmujących się biznesem nie chce zamrażać swoich środków, woli te pieniądze jednak wsadzić w leasing operacyjny, więc... Właśnie pod koniec roku podobno salony pracowały pełną parą, bo wszyscy podpisywali umowy. Absolutnie. Znaczy można powiedzieć, że znowu w pewnym sensie podatki skorelowały się mocno z tym rynkiem motoryzacyjnym. Podobnie było w roku 2014, tam znowu, nie wiem czy pani redaktor pamięta, przez 3 miesiące ustawodawca nie zdążył wprowadzić tych nowych przepisów VAT-owskich i oczywiście to spowodowało zwiększony ruch w salonach samochodowych. Ale wyjaśnijmy teraz widzom, dlaczego ten ruch był wzmożony. Jasne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest oczywiście to, że ta zmiana, o której dzisiaj mówimy, miała miejsce od 1 stycznia 2019 roku i był też jakby wprost przepis, który powiedział, że jeżeli przedsiębiorcy będą kupowali te samochody jeszcze w ubiegłym roku i umowa zostanie podpisana jeszcze w ubiegłym roku, to będą mogli korzystać z dotychczasowych zasad. Tak, dokładnie, z dotychczasowych zasad opodatkowania, co oznacza, że rzeczywiście wzmożył się ten ruch w salonach samochodowych, szczególnie tam w październiku, listopadzie, grudniu. No i ci, którzy zdążyli, no to te umowy pozawierali jeszcze w 2018 roku. W związku z czym nie mają teraz tego ograniczenia, które będzie dotyczyło osób, które już nabędą ten samochód w leasingu operacyjnym już w roku 2019. Bo tam jest limit, przypomnijmy. Tak jest, to jest 150 tysięcy złotych. Tutaj jest jeszcze pewien wyłom, bo dla samochodów elektrycznych ten limit został podniesiony do 225 zł. No one są też odpowiednio droższe. Tak, dokładnie, są odpowiednio droższe. Poza tym też, nie oszukujmy się, na rynku nie ma zbyt wielu przekonywujących samochodów osobowych, które zapewniają, powiedzmy, odpowiedni zasięg, prawda, i też jakby korzystanie z nich nie jest bardzo trudne technicznie, więc wydaje się, że okej, jest to pewien taki plus, natomiast pewnie jest to troszeczkę jednak taki plus tylko pozorny, ponieważ rzeczywiście mało osób korzysta z samochodów elektrycznych w Polsce. Jesteśmy w zasadzie na ostatnim miejscu w Unii, jeśli chodzi o nabywanie nowych samochodów elektrycznych, więc
Więc myślę, że jest to dobry ruch, natomiast no, pewnie troszeczkę jest to taki plusik dla, no, przy dużym minusie, który dotyczy większości osób, prawda? No, skoro jesteśmy przy samochodach, to jeszcze chyba wypadałoby, żebyśmy powiedzieli, że zmieniły się też zasady rozliczania wydatków na eksploatację, czyli wszelkie naprawy, paliwo, mycie. Absolutnie. Absolutnie tutaj, podobnie jak w VAT-ie, co powiedzieliśmy troszeczkę wcześniej, to ograniczenie zostało wprowadzone w trochę innej wysokości, to znaczy 75% możemy rozpoznać, 25% nie, natomiast musimy o tym pamiętać. Oczywiście jest pewien wyłom, to znaczy jeżeli my używalibyśmy tego samochodu tylko i wyłącznie dla celów działalności gospodarczej i bylibyśmy w stanie to wykazać w odpowiedniej ewidencji, którą się również dla celów VAT na przykład prowadzi, no to wtedy rzeczywiście mamy prawo do 100% tego odliczenia. No tak, ale to wtedy każdą trasę trzeba opisywać, tak? Tak, jak pani redaktor wie, to też były bardzo kontrowersyjne sytuacje pod tytułem, co jest właśnie trasą prywatną, a co jest przejazdem służbowym, prawda? Mm-hmm. I też jakby na kanwie tego, no myślę, że przedsiębiorcy zdroworozsądkowi będą jednak bali się zaliczać 100% tych wydatków. 100% i pozostaną przy 75%. Tak jest, dokładnie. Jest to na pewno bezpieczniejsze rozwiązanie. Mm-hmm. Poza tym pytanie, czy też jakby nie powinniśmy zadać teraz pytania, bo to nie zostało powiedziane w przepisach wprost, ale do tej pory raczej przedsiębiorcy uważali na też liczbę samochodów służbowych, które w danej działalności występują. Myślę, że teraz po tych zmianach mogą dojść do przekonania, że skoro ograniczono możliwość zaliczania pełnych wydatków do kosztów, no to może w takim razie również uzasadnione jest to, żeby tych samochodów działalności mieć więcej, prawda? Więc jest to pewne pole do dyskusji. Mm-hmm. To powiedzmy jeszcze teraz o takich zmianach dla wszystkich podatników. I wydaje mi się, że to są zmiany korzystne, bo chodzi o małżonków i osoby samotnie wychowujące dzieci. Tak. Te osoby już nie stracą prawa do preferencyjnego rozliczenia, jeśli się z PIT-em spóźnią, prawda? Dokładnie tak. Usunięto ten przepis. Był specyficzny przepis, który mówi, że jeżeli to oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu zostanie złożone już po dniu na złożenie zeznania, czyli 30 kwietnia, jeśli chodzi o PIT, no to wtedy ta możliwość przepada. Czyli wystarczyło się spóźnić jeden dzień, żeby nie można było się wspólnie z mężem lub z żoną rozliczyć, tak? Tak jest. To było, no myślę, że ta kara była niewspółmierna do czynu, więc wydaje się, że ten ruch był jak najbardziej w dobrym kierunku i też było takie oczekiwanie na rynku. Od dłuższego czasu jednak podatnicy narzekali na ten przepis i nie widzieli też w nim... No w sumie trudno im się dziwić, bo to tak nie miało jakiegoś większego uzasadnienia, przynajmniej moim zdaniem. Tak jest. No mogło pewnie też troszkę działać profiskalnie, no bo gdzieś tam budżet na tym zarabiał. Dyscyplinująco, tak, zdecydowanie, bo jednak jeśli małżonkowie mieli różne dochody, to mogli zyskać na takim wspólnym rozliczeniu. Oczywiście. Ze zmian wydaje się, że ucieszą się też osoby, które dostają w spadku dom albo mieszkanie. Dokładnie. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o podatek dochodowy, tam jest kilka koszyków przychodów, które podlegają temu opodatkowaniu. Jednym z tych koszyków przychodów jest właśnie również odpłatne zbycie nieruchomości, czy też praw majątkowych do nieruchomości. Czyli na przykład kupiliśmy kiedyś małe mieszkanie, zarobiliśmy trochę pieniędzy, chcieliśmy kupić większe, to małe sprzedawaliśmy. Tak jest. Albo na przykład dostaliśmy w spadku jakieś mieszkanie, tak? Dokładnie. I chcieliśmy je sprzedać. Dokładnie. Główną zasadą jest to, że jeżeli te mieszkanie, powiedzmy, trzymamy 5 lat, przy czym to liczy się, w zasadzie można zakładać, że to jest 6 lat, no bo to jest moment wybudowania, koniec tego roku. Plus i to jest 5 kolejne lat. 5 lat, dokładnie. Więc gdzieś tam w głowie warto zanotować, że to jest 6 lat, no to wtedy nie mieliśmy problemu, ponieważ taki przychód w ogóle nie podlegał opodatkowaniu w PIT-ie. Natomiast oczywiście były sytuacje, kiedy właśnie takie mieszkanie otrzymywaliśmy w spadku. No i pytanie było, jak ten 5-letni okres liczyć. I oczywiście zdanie fiskusa było negatywne wobec podatników, to znaczy, że ta osoba, która otrzymała to mieszkanie na własność w spadku, dopiero od tego otrzymania mieszkania w spadku liczy 5 lat. Mhm. Więc jakby ustawodawca bardzo dobrze w tym przypadku zrobił, że zdecydował się na właśnie, powiedzmy, taką formę kontynuacji. To znaczy my ten 5-letni okres już zaczynamy liczyć właśnie od momentu, kiedy to spadkodawca nabył, prawda? Czyli powiedzmy, babcia przed śmiercią, 2 lata przed śmiercią kupiła mieszkanie, umiera, dostajemy to mieszkanie w spadku, to te 2 lata już sobie doliczamy, tak jest, prawda? Dokładnie tak. Jest nam łatwiej wtedy wejść w ten, skończyć ten 5-letni okres, po którym nie musimy już płacić podatku, prawda? Mhm. Jest jeszcze jedna zmiana, jeśli chodzi o nieruchomości, to znaczy zmieniły się też zasady
jeśli chodzi o ulgę mieszkaniową. Tak, to była ta ulga dla tych osób, które sprzedawały przed upływem 5-letniego okresu. To znaczy, mówię teraz o tym drugim zwolnieniu na własne cele mieszkaniowe i tutaj trzeba było przeznaczyć w ciągu 2 lat tak. dochody, prawda, żeby jakby zwolnić te dochody z opodatkowania. Natomiast tutaj ustawodawca powiedział, to wydłużmy ten okres z 2 do 3 lat, czyli... Ale to jest akurat racjonalne, dlatego że często okazywało się, że ludzie podpisywali umowę, a deweloper nie zdążył wybudować im w tym okresie mieszkania. Dokładnie. To właśnie jest case kupionych gdzieś tam dziur w ziemi, gdzie rzeczywiście w pewnych sytuacjach dochodziło do istotnych opóźnień i nie było możliwości spełnienia tych warunków skorzystania z tej ulgi. Prawda? A czy ulgę mieszkaniową będziemy mogli zastosować również wtedy, gdy kupimy mieszkanie za granicą? W sumie sporo osób wyjeżdża za granicę do pracy i też mogą kupować tam mieszkania. Tak, pani redaktor, pod warunkiem, że to będzie mieszkanie zlokalizowane na terenie Unii, obszaru EUG albo po prostu w Szwajcarii, bo niestety ustawodawca zawęził właśnie tę ulgę mieszkaniową do takiego obszaru, o którym przed chwilą powiedziałem. Czyli jeśli ktoś wyjedzie do Tajlandii, to tam już sobie z ulgi nie skorzysta. Dokładnie. To znaczy może wyjechać, ale dom ale powinien już... powrócić bliżej. Dobrze, a w tym roku zmieniły się też zasady przesyłania PIT-ów. Konkretnie PIT-11 to jest ten formularz, w którym pracodawcy wykazują nam przychody z umowy o pracę. Tak. I teraz ten formularz musi w tym roku trafić do fiskusa najpóźniej 31 stycznia. Wcześniej trafiał do końca lutego, więc z tego czasu jest sporo mniej i niektórzy przedsiębiorcy twierdzą, że mogą nie zdążyć. Myśli pan, że to zagrożenie jest realne, że się nie wyrobią? Myślę, że troszeczkę niektórzy przedsiębiorcy też jakby może zbyt negatywnie podchodzą do tej zmiany, dlatego że zauważmy, że w zasadzie już w tym obowiązującym stanie nieprawnym w zeszłym roku było tak, że jeżeli mieliśmy możliwość złożenia deklaracji elektronicznie, to okej, mogliśmy złożyć elektronicznie do lutego, ale PIT 11 składany papierowo i tak trzeba było wysłać do końca stycznia. Więc wydaje mi się, że jednak... Że to tak trochę było za dużo hałasu? Myślę, że tak, że pracodawcy, okej, że rzeczywiście w pewnych przypadkach to może być uciążliwość pewna administracyjna, ale myślę, że to się da poukładać i jednak jakby czas jednego miesiąca pewnie w zależności od tego, ilu tych pracowników mamy, ale wydaje się taką sensowną propozycją na przygotowanie tego PIT-u 11. A są jakieś kary dla tych, którzy się spóźnili bez tym PIT-em? Znaczy są kary za wykroczenia, za przestępstwa skarbowe, w zależności od tego, jakby fiskus to zakwalifikował. Myślę, że w przypadku niewystawienia PIT-u 11 to raczej byłoby kara za wykroczenie skarbowe i tutaj się musimy liczyć z karami od powiedzmy 750 zł do aż 45 tysięcy zł, prawda? Więc jakby oczywiście te kary są i wydaje mi się, pani redaktor, że należy się z nimi liczyć, ponieważ w praktyce obserwujemy, wydaje nam się, że fiskus z tych kar korzysta częściej niż do tej pory. I zdarzały nam się przypadki, powiedzmy, spóźnienia się gdzieś tam o dzień, dwa i już ta kara była nakładana. Więc wydaje się, że w pewnych sytuacjach, czy też przynajmniej niektóre organy próbują wykorzystywać to profiskalnie, po to, żeby po prostu więcej środków do budżetu trafiło, prawda? Od 15 lutego rusza jeszcze taki portal Twój e-PIT, na którym za podatników zeznania będą wypełniali urzędnicy. I kto będzie mógł liczyć na wypełnienie za niego PIT-u? Myślę, że mogą założyć tak pracownicy, którzy mają powiedzmy jeden tytuł wynagradzania, czyli mają na przykład jedną umowę o pracę z jedną spółką, prawda? Nie mają zbyt skomplikowanego rozliczenia, typu nie chcą korzystać z ulg i tak dalej lub nie mają prawa do rozliczenia tych ulg. I myślę, że też raczej o tej formie rozliczenia powinny raczej zapomnieć osoby, które są oddelegowywane do innych krajów, czyli uzyskują w ciągu danego roku przychody z kilku krajów, położone w kilku jurysdykcjach, oraz osoby, które mają po prostu wiele różnych źródeł przychodów, bo moim zdaniem w przypadku takich osób to i tak rozliczenie PIT-u przez fiskusa w zasadzie nie będzie możliwe, bo nie będzie miał wszystkich informacji, żeby to przygotować. Dokładnie. W
tym roku pojawił się jeszcze taki nowy podatek od wyprowadzki, exit tax. Tak. Kto może się obawiać tego podatku? Bo tu było sporo kontrowersji i eksperci też alarmowali, że przepisy są tak skonstruowane, że czasami nawet jeśli się nie wyzbędziemy na przykład żadnych udziałów, a wyprowadzimy, to ten podatek i tak trzeba będzie zapłacić. Tak. Znaczy na gruncie podatków dochodowych generalnie musimy uważać i zarówno jeśli chodzi o CIT i PIT, na transfery, na przesuwanie, przesunięcie składników majątkowych, czy też całego przedsiębiorstwa lub też jego zorganizowanej części pomiędzy powiedzmy dwoma jednostkami. A w przypadku osób fizycznych musimy zwracać uwagę też na to, że ustawodawca niejako miał obowiązek wprowadzenia exit taxu, natomiast nie miał obowiązku wprowadzenia go wobec osób fizycznych. Natomiast zrobił to i dopuścił również taką sytuację, kiedy taka osoba fizyczna zmienia po prostu swoją rezydencję podatkową. Również w takiej sytuacji ona mogłaby być objęta tym exit taxem. Czyli zmiana rezydencji, czyli wyprowadza się za granicę. Tak, to znaczy wyprowadza się generalnie tak, natomiast należy mieć na uwadze, że jednak zmiana rezydencji wymaga spełnienia kilku kryteriów, prawda? W zależności od danej jurysdykcji. U nas w Polsce kryterium bycia polskim rezydentem podatkowym jest przebywanie w Polsce powyżej pół roku albo posiadanie centrum ośrodka życiowych i ekonomicznych, prawda? Więc wystarczy spełnienie jednego z tych kryteriów, żeby już tą rezydencję w Polsce nabyć, więc jakby taka najczęstsza sytuacja będzie taka, kiedy rzeczywiście dana osoba faktycznie decyduje się na przeniesienie swojego ośrodka interesów życiowych do innego kraju. Czyli najczęściej będzie to wyjazd z rodziną i z tego, z pozycji nowej jurysdykcji już na przykład dogląda swoich interesów, czy też prowadzi nowe inwestycje. To w takiej sytuacji raczej można przyjąć, że to jest zmiana rezydencji. Jeżeli ktoś myśli, że gdzieś tam zdobędzie tylko jakiś adres, wynajmi mieszkanie, to chciałbym przestrzec przed tym. Organy podatkowe nasze są o wiele bardziej doświadczone w tych case'ach niż kilka lat temu i po prostu no, dysponują dużą wiedzą na temat właśnie powiedzmy linków, które należałoby zerwać, żeby o tej rezydencji polskiej już można było nie mówić, prawda? Na sam koniec jeszcze waluty wirtualne, bo one się cieszą coraz większą popularnością. Tak. A zmieniły się tu też zasady opodatkowania. To gdyby tak w skrócie powiedział Pan najważniejsze zasady, o czym trzeba pamiętać i co muszą wiedzieć podatnicy w tym roku. Oczywiście. Więc można zapamiętać w ten sposób, że waluty wirtualne będą opodatkowane podobnie jak inne zyski kapitałowe, czyli powiedzmy podobnie jak sprzedaż akcji na giełdzie, prawda? Będzie to 19% opodatkowanie liniowe i skończy się dyskusja z fiskusem, który wcześniej twierdził, że to są przychody z innych źródeł opodatkowane progresywnie, więc jest to zmiana na plus. To, co jest tam ciekawego, to ewentualne straty, no to tylko w ciągu tam roku można kompensować tych walut wirtualnych, więc... O tym warto pamiętać. Tak, te zasady opodatkowania są troszkę inne niż w przypadku innych źródeł, natomiast pewnie cieszy to, że rzeczywiście to już zostało uregulowane i już nie trzeba gdzieś tam występować z wnioskiem o ruling, żeby dowiedzieć się, jak takie waluty są opodatkowane. To już ostatnie pytanie. Spodziewa się Pan, że doradcy podatkowi będą odpowiadali na wiele pytań w tym roku dotyczących opodatkowania uzyskiwanych dochodów, przychodów? Tak, ze względu na MDR, na obowiązek raportowania schematów, rzeczywiście będzie tak, że bądź to klient, bądź doradca podatkowy będzie musiał raportować. Oczywiście raportowanie to musi przebiegać gdzieś tam we współpracy z klientem, tak? Jakby musimy wiedzieć, że gdzieś tam klient ma tą informację i że te informacje będą ujawniane, przekazywane. Natomiast myślę, że w pewnym sensie musimy się powoli do tego przygotowywać, że jakby to, co robimy, no to nie tylko patrzymy na stronę biznesową. Musimy też mieć przekonanie, że te nasze działania nie przykują uwagi fiskusa. Stąd wszelkie uzasadnienia ekonomiczne, biznesowe są kluczowe w zasadzie w tych czasach, żeby dokonywać jakichkolwiek działań reorganizacyjnych. W zasadzie bez nich my odradzamy klientom dokonywanie jakichkolwiek działań. Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Bardzo dziękuję. Gościem był Łukasz Bączyk, doradca podatkowy w Crido. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program Rzecz o Prawie już jutro o 13:00.